Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. Witam się wrześniowo. No i wrzesień to nie jest prosty miesiąc. Nie jest to miesiąc taki jak wszystkie. On ma w sobie pewną ambiwalencję, przynajmniej ja tak go widzę. Z jednej strony kończy się ten okres wakacyjnej beztroski. Mam nadzieję, że wszyscy mamy za sobą choć kilka dni, a jeszcze lepiej tygodni takiego prawdziwego relaksu i luzu. No a teraz trzeba się przeorganizować, zabrać do roboty, no i zmierzyć się z różnymi nowymi tematami, które zawsze przynosi jesień. Nawet jeśli nie mamy szkolnych dzieciaków, no to i tak ruszają w bardzo wielu miejscach i w wielu branżach jakieś nowe projekty. No i też myślę, że mamy dużo takich swoich własnych nowych postanowień. W każdym razie dla mnie wrzesień jest takim początkiem roku i mam nadzieję, że dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma myślami i inspiracjami, które mogą się nam przydać. No bo wiecie, jak to jest. Wraz z nastaniem września, jak grzyby po deszczu, pojawiają się artykuły i takie komunikaty, które mówią o tym, w co powinniśmy i powinnyśmy zainwestować tej jesieni. Ja już od jakiegoś czasu nie przejmuję się za bardzo tymi poradami o beżowych tręczach i o białych koszulach, które powinnam mieć w szafie, więc te zakupy nowych rzeczy już dawno przestały być dla mnie inwestycją. Natomiast wraz z biegiem lat czuję, że moim największym zasobem jest czas i bardzo dbam o to, chociaż mam na koncie mnóstwo oczywiście błędów i potknięć w tym zakresie, ale dbam o to, w co inwestuję swój czas i czym karmię swoją głowę. I zauważyłam, że są takie treści, po których chce mi się kupować, a są takie treści, po których chce mi się malować, chce mi się tworzyć, chce mi się sięgać po więcej. No i dzisiaj porozmawiamy o tych drugich. Pretekst jest wyśmienity, bo jest nim współpraca z Audioteką, partnerstwo, którym Audioteka objęła ten odcinek, ale też pełna swoboda, jaką dostałam przy wyborze treści, które chcę Wam polecić. No i tutaj na szczęście jedyny mój problem ograniczał się do tego, żeby wybrać kilka, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt pozycji, które uważam za szczególnie wartościowe i które jakoś wiążą się przynajmniej luźno jednak z tematem podcastu. Więc będzie o modzie, w taki myślę nieoczywisty sposób, będzie o sztuce i będzie o ważnych, mocnych kobietach, choć często zapomnianych. Także zapraszam Was na odcinek, w którym będę Was namawiać do konsumowania wartościowych treści, do czytania uszami tych wszystkich dobrze opowiedzianych historii. Chciałabym zacząć od czegoś, co mnie absolutnie zachwyciło. I to jest książka Polki na Montparnasie, autorstwa Sylwii Ziętek, przeczytana w Audiotece rewelacyjnie przez Ewę Abart. Historia, która myślę zachwyci i fanów, i fanki reportażu, powieści, biografii i historii sztuki. Jest tu wszystko. To jest opowieść o Polkach, które żyły i tworzyły w tych szalonych czasach, bardzo burzliwych czasach, sięgających od zaborów przez pierwszą wojnę światową, potem szalone lata 20, aż po całą tragedię II wojny światowej, tworzyły w tej kultowej, sławnej dzielnicy Paryża. No bo wówczas i Paryż, i dzielnica Montmartre, Montparnasse to był absolutny pępek świata, tego kulturalnego świata. Więc poznajemy nie tylko historię Olgi Boznańskiej i Tamary Łempickiej, które pewnie w tej zbiorowej świadomości jako Polki, malarki gdzieś już funkcjonują i te nazwiska są nam bardziej znane. Natomiast poznajemy też malarki, artystki, o których istnieniu wiemy bardzo niewiele. Artystki zapomniane, takie jak Anna Bilińska, Marta Dulębianka, Alicja Halicka, Mela Muter czy Aniela Pająkówna. To są kobiety, które ożywają w tych historiach, a my odkrywamy, że są absolutnymi pionierkami. No bo wyobraźcie sobie, że one decydowały się na wyjazd do Paryża,
dlatego że w Polsce nie mogły kształcić się na Akademiach Sztuk Pięknych, ponieważ uważano, że miejsce kobiety jest w domu. Pod koniec XIX wieku, w tej Polsce podzielonej rozbiorami, wszyscy zgadzali się co do jednego. Rysowanie nagich ciał szkodzi kobietom. Nawet wielki Matejko, uznany już wtedy guru, sądził, że jest to nieodpowiednie, szkodliwe dla kobiet i takie rysowanie nagich ciał może u kobiet powodować bezpłodność. Więc dla kobiety malarstwo mogło być takim przyjemnym weekendowym hobby, właściwie czymś, co warto, żeby umiała robić młoda panna, żeby wydawała się jeszcze bardziej kusząca, delikatna i zmysłowa, mogła sobie przed ślubem rysować i malować kwiaty, jakieś przyjemne, martwe natury, może pejzaże, no ale już bez oczywiście szwendania się z paletą i płótnami i sztalugami gdzieś w terenie. Bo były to czasy, w których nawet do muzeum czy na wystawę nie wypadało przechadzać się czy wybrać się samodzielnie. No to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego tak mało kobiecych obrazów znajdziemy w muzeach. Ja bardzo żałuję, że gdy w zeszłym roku krążyłam po Louvre i Muzeum d'Orsay, to nie szukałam tam sztuki kobiecej i tych tropów i śladów Polek, które tworzyły na Montparnasse. No ale sama odrabiam tą lekcję dopiero teraz. W Paryżu te losy polskich malarek były często bardzo dramatyczne i ten taki kult, trochę nawet mit artysty i artystki przemierających głodem, no on jak widać nie wziął się znikąd. Mnóstwo jest w tych biografiach takich momentów skrajnej nędzy, niedożywienia i takich dramatycznych wyborów między zakupem farby, a zakupem jedzenia, odmawiania sobie w ogóle wszystkiego w imię sztuki. Ale też w przypadku kobiet były to jeszcze inne wybory, jeszcze bardziej skomplikowane. Te decyzje, czy zostać artystką, czy zostać matką. Decyzja między wielką pasją, wielkim zamiłowaniem do sztuki, a ukochanym, ponieważ w tamtym czasie małżeństwo w zasadzie na 90% oznaczało koniec ambicji i wszelkich aspiracji zawodowych kobiet. Trzeba się było skupić na rodzinie, trzeba się było skupić na dzieciach. No i powiem Wam, że w 2023 pewne tematy, pewne rozterki, one dalej są bardzo aktualne i są bardzo żywe, dlatego gorąco Wam polecam książkę Polki na Montparnasse, która jest dla mnie opowieścią o ogromnej determinacji, ale też po prostu opowieścią o olbrzymich nierównościach, z którymi my się właściwie od zawsze mierzymy. Więc to jest taka książka, która z jednej strony może Was zdenerwować, na przykład tym, że w tej paryskiej Akademii Julien, w której łaskawie pozwolono kobietom uczyć się rysunku i malarstwa i tak musiały płacić dwa razy więcej za edukację niż ich koledzy. A z drugiej strony, jeśli spotykał kobiety jakiś splendor i jeśli uznawano jej sztukę za wartościową, to wówczas najpierw musiano uznać i zadecydować, że właściwie maluje czy rysuje po męsku. No bo wiadomo, to co męskie z założenia i z gruntu lepsze, wartościowe, jakieś takie dorodne, a to co kobiece, niepoważne, dziwaczne, śmieszne, no po prostu gorsze. Oczywiście nie jest to książka wyłącznie o trudach, głodzie i znoju. Jest to też piękna, modowa ilustracja czasów, klimatu i zmieniającego się wizerunku kobiet. Oto fragment dla Was. W drugiej połowie lat 20. wszechobecna staje się nowa kobieta. We Francji określana jest jako la garçonne, w Stanach Zjednoczonych flapper, w Polsce jako chłopczyca. Jest zadziorna, wyzywająca, niezależna, pewna seksapilu i mocy. Aktualny ideał ucieleśnia Tamara Łempicka. Symbolem nowej kobiety staje się wykorzystany przez pismo Didame jej obraz autoportret w zielonym Bugatti z 1929 roku.
Oto krótkowłosa, niezależna i zmysłowa bogini samodzielnie prowadzi samochód. Kwintesencję nowoczesności, wolności i atrybut zamożnej klasy średniej. Postać ta inspiruje młode kobiety z wielkich miast i staje się zmorą tradycyjnych katolickich środowisk, które nieustannie promują model matki rodziny czy pani domu. I o tej kobiecej walce ze stereotypami, z różnymi zakazami, z różnymi przesądami o tym, co kobiecie wypada, co kobiecie wolno, do czego kobieta jest stworzona, a do czego nie jest, opowiada też książka Pauliny Reiter Samotne oceany. Historia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która opłynęła świat solo. I jeśli Was teraz zaskoczyłam, to naprawdę nie czujcie się winne i winni, bo w żadnej z książek do historii nie ma wzmianki o Wielkiej Polce. Mamy właściwie historię pisaną wiecznie z perspektywy męskiej i opiewamy męskich bohaterów, więc Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, mimo że dokonała rzeczy niebywałej, no jakoś została zapomniana. Na szczęście Paulina Reiter zdążyła zainteresować się tym tematem jeszcze na moment przed śmiercią pani Krystyny, sięgnąć do jej pamiętników, przeprowadzić z nią rozmowy, no i nakreślić nam absolutnie wyjątkowy portret osoby niezwykle silnej psychicznie, zdeterminowanej, która potrafiła sobie radzić z oceanem, ale też z samotnością na tym oceanie, z trudami fizycznymi, ale też z ogromną niechęcią środowiska żeglarskiego do kobiet. Przecież obowiązywał taki przesąd, że w zasadzie kobieta na pokładzie przynosi pecha. Kobiety nie miały wstępu do tych kapitańskich klubów. Były bardzo surowo oceniane na studiach, gdy decydowały się na te inżynierskie kierunki. No słuchajcie, jest to opowieść o PRL-u, jest to opowieść także o ludzkiej zawiści, opowieść o czasach, kiedy naprawdę trzeba było się niesamowicie wysilić, żeby zdobyć pieniądze, ale też wizy, dewizy i po prostu zobaczyć kawałek świata i wyrwać się z tej izolowanej, biednej, takiej bardzo zaściankowej Polski. Posłuchajcie fragmentu. Wrzesień 1976. A gdzie jest najładniej na świecie? Pytam. Dla mnie najpiękniejsza była wyspa Tahiti, mówi kapitanka Chojnowska bez zastanowienia. Podchodziłam do niej o wschodzie słońca, z północy. Wyglądała nieprawdopodobnie, prawie nierealnie. Wielki, masyw skalny, tworzy jakby koronę. Przepiękna. Wyspę otaczają bajeczne, kolorowe rafy koralowe. Są piękne, ale Krystyna się nimi nie zachwyca. Dla Mazurka są niebezpieczne. Nawiguje bardzo ostrożnie. Jest zmęczona i postanawia. Jest w raju. I przez tydzień nie będzie robić nic. Kolejna książka. Audiobook, który zawładnął na jakiś czas moją wyobraźnią, to książka Mariny Abramowicz Pokonać mur wspomnienia. To jest jedna z tych artystek, co do której można mieć bardzo mylne przekonanie czy jakieś wyobrażenie, jeśli się nie pozna jej właściwych motywacji, jeśli się nie wykona tego trudu, żeby dowiedzieć się, o co jej chodzi. To jest naprawdę historia, która bardzo rozszerza myślenie o tym, czym jest sztuka i kim jest artysta, artystka, jakie może być jej powołanie, jak bardzo można się w sztukę zaangażować i jak bardzo można sztuką poruszać, nawet nie wytwarzając takich dzieł sztuki w klasycznym tego słowa znaczeniu. A jeśli przychodzi Wam teraz do głowy, że może to być książka trudna i ciężka w odbiorze, no to uspokoję Was cytatem z Sunday Times. Abramowicz jest najsłynniejszą na świecie artystką performansu i sztuki konceptualnej i prawdopodobnie jedyną z poczuciem humoru. No i z taką właśnie dużą błyskotliwością i bez przesadnej kokieterii Abramowicz opowiada nam o swoim życiu. I to nie tylko tym artystycznym,
ale uczuciowym. Opowiada o swoim bardzo skomplikowanym, takim burzliwym związku z innym artystą. Opowiada o rozstaniach, powrotach, scenach zazdrości, więc czyta się to wspaniale, wspaniale się też tego słucha. No i bardzo mocno Wam tą pozycję polecam. A na zachętę fragment o dzieciństwie, który rzuca nowe światło na jej późniejsze artystyczne eksperymenty, także z własnym ciałem. Jedną z rzeczy, których zawsze najbardziej się bałam, była krew. Moja własna. We wczesnym dzieciństwie, gdy matka z ciotką mnie biły, chodziłam cała posiniaczona i wciąż krwawiłam z nosa. Później, gdy wypadł mi pierwszy mleczny ząb, krwawienie nie ustawało przez 3 miesiące. Musiałam spać na siedząco, żeby się nie zachłysnąć. W końcu rodzice zaczęli mnie prowadzić do lekarzy, żeby ustalić, co się właściwie dzieje. I okazało się, że to choroba krwi. Początkowo podejrzewano białaczkę. Rodzice oddali mnie do szpitala. Spędziłam tam prawie rok. Miałam wtedy 6 lat i przeżywałam najszczęśliwsze chwile dzieciństwa. Wszyscy w rodzinie byli dla mnie tacy mili. Prezenty stały się nagle trafione. W szpitalu traktowano mnie bardzo dobrze. Czułam się jak w raju. Ciekawe te raje, Abramowicz, prawda? No właśnie. A jak już jesteśmy przy artystach niepokornych, którzy budzili skrajne emocje, zdobywając międzynarodową sławę, no to bardzo warto przypomnieć sobie historię Arkadiusa. Jeśli macie mniej niż 30 lat, jest spora szansa, że to nazwisko niewiele Wam mówi. Natomiast dla mnie jest to kawałek historii, ponieważ Arkadiusa poznałam, zaczynając swoją przygodę z modą. On wtedy był absolutnym guru. Był to chłopak z Parczewa, Arkadiusz Waremczuk, który jako pierwszy Polak odniósł sukces na zachodzie w showbiznesie właśnie jako projektant mody. To była historia małego księcia, historia jak z bajki. Mówili i pisali o nim wtedy wszyscy. To były lata 2000, myśmy w Polsce bardzo się starali dogonić Zachód i nagle po prostu pojawił się kolorowy ptak, zupełnie bezkompromisowy chłopak, który no w zasadzie rozwalał system, ale parę lat później zniknął. Jeśli to pamiętacie, no to pewnie będzie Was ciekawiło, jak to się skończyło, gdzie on jest, co się z nim stało i dlaczego został w zasadzie wygumkowany, dlaczego tak mało o nim wiemy, chociaż no, robił Polsce swego czasu świetny PR i ubierał takie gwiazdy jak Christina Aguilera, Brad Pitt czy Bjork. Był absolutnym fenomenem. I nagle, pstryk, nie ma Arkadiusa. No i 3 osoby, Karolina Sulej, Julia Strużycka i Wojciech Oleksiak, wyruszyły w podróż przez Kraków, Warszawę, Londyn, Nowy Jork, aż docierając na drugą półkulę, gdzie teraz żyje Arkadiusz, aby przybliżyć nam jego osobę i opowiedzieć bajkę o marzeniach, bajkę o twórczości, bajkę o wolności, o ucieczce z małego, prowincjonalnego miasteczka, o wyrwaniu się do wielkiego świata i o potężnej cenie, jaką trzeba było zapłacić za to sięgnięcie po swoje marzenia. Więc jest to też opowieść o sławie, o upadku, o polskiej żółci, o naszej niezgodzie na to, by komuś spełniały się marzenia. No taka gorzka piguła, od której jednak nie można się oderwać. I faktycznie ten audioserial pełen głosów, ja bym nawet powiedziała zapachów, bo to wszystko bardzo mocno ożywa i przemawia do wyobraźni, no jest czymś mocno poruszającym. 10 na 10. A tutaj fragment takich końcowych rozważań, nie tylko o Arkadiusie, ale też o sztuce i modzie. Chociaż w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi znajduje się kolekcja polskiej mody, to do niedawna brakowało tam ubrań od współczesnych krajowych twórców. Projekty Arkadiusa, które trafiły do zbiorów kilka miesięcy temu, rozpoczynają nowy rozdział w polskim myśleniu o tym, czym jest moda. To już nie są fatałaszki.
W perspektywie muzeum moda to zbiór wartościowych obiektów, świadków swoich czasów. Bardzo się cieszę, że jakby ten początek budowania tej kolekcji to jest właśnie Arkadiusz i to jest też jakby symboliczne w tym kontekście, że jakby ta kolekcja jest pewną manifestacją tego wszystkiego, czym jest moda, bo jest jakby zarówno manifestacją, że jakby moda może tworzyć taką najbardziej wyrafinowaną opowieść jak sztuka, opowieść o polityce, opowieść o religii, o ikonografii maryjnej, ale może też być tym takim marnym produktem dodawanym do czasopisma celebryckiego. No i zostając blisko tych modowych tematów, ale schodząc z wybiegów i z wielkiego świata do naszych szaf, do naszej bardzo codziennej, bardzo często intymnej relacji z ubraniami i tych wszystkich garderobianych rozterek, chciałam Wam polecić podcast Audioteki autorstwa Karoliny Sulej. To jest 8 odcinków, które mówią o tym, że niezależnie od kultury, szerokości geograficznej, wieku, płci, zasobów, wszyscy jesteśmy ludźmi w ubraniach. W tych ubraniach żyjemy, choć rodzimy się nadzy. No i Karolina z taką właśnie reporterską uważnością, ale też z wnikliwością antropolożki kultury przygląda się na przykład podomce, przygląda się szmince, obcasom, modzie w spektrum, modzie ciało pozytywnej. Karolina zagląda też do naszych torebek, do naszych kieszeni, analizuje to, co mieszczą te nasze woreczki na rzeczy, co mówią o naszych przyzwyczajeniach, obsesjach, zapomnieniach, koniecznościach. W każdym odcinku podcastu Ubrani Karolina Sulej zaprasza gości i gościnie, którzy dzielą się swoją perspektywą i swoim spojrzeniem na dany temat. Jest mi miło, że też mój głos wśród tych wielu głosów możecie usłyszeć. Także polecam podcast Ubrani w Audiotece. No i zostając jeszcze na chwilę przy podcastach, jako podcasterka sami rozumiecie, że mam do tego słabość. Chciałam Wam polecić autorski podcast neurobiolożki dr Joanny Podgórskiej i psycholożki Marty Niedźwieckiej dla Audioteki. To jest podcast naprawdę gęsty. No, trzeba się skupić słuchając, bo jest pełen rozkmin biologiczno-neurologiczno-psychologicznych, ale w nagrodę za to skupienie zyskujemy naprawdę szerszą perspektywę dotyczącą tak fundamentalnych zagadnień w naszym życiu, jak na przykład agresja i przemoc, pamięć, lęk i strach, starzenie się, ale także odmienne stany świadomości, stres, przyjemność, radość i ból. Wszystkie odcinki to są rozmowy Marty, którą możecie kojarzyć też ze świetnego podcastu O Zmierzchu, i Joanny, która powala swoim entuzjazmem dotyczącym budowy mózgu i w ogóle naszych ludzkich możliwości. Więc jest to uczta i jest to pewna erupcja erudycji. Tak myślę, bym to w skrócie podsumowała. Polecam, spróbujcie, może złapiecie bakcyla i też przez te odcinki przelecicie jak burza. A teraz chciałam Wam opowiedzieć o książce, i to nie byle jakiej. Autorka zdobyła Nobla z dziedziny literatury. Mowa o Annie Ernaux, francuskiej pisarce, która w bardzo taki unikatowy, jak dla mnie, sposób pisze o świecie i osadza tą swoją osobistą historię w niezwykły sposób w losach świata, a w zasadzie w losach Francji. Więc mamy jednocześnie zapis dziejów widziany z perspektywy kobiety, która śledzi przemiany polityczne, ale też przemiany społeczne, kulturowe. Dla mnie było to o tyle ciekawe, że miałam takie wrażenie, jakbym czytała o tym, co się dzieje w Polsce teraz, a tam we Francji zdarzyło się już kilka dekad temu. To mnie jakoś dziwnie uspokoiło, to znaczy pokazało i przypomniało, jak bardzo jesteśmy w ciągłym procesie, jak to wszystko płynie. Książka
o przemijaniu, napisana bezpruderyjnie, bez sentymentów. Chciałam wam zacytować kawałek, bo trudno mi się o tej twórczości mówi, dlatego że cały jej urok polega na tym sposobie opisu świata. Mam tu kawałek, który dotyczy tego, jak zmieniało się kupowanie, postrzeganie rzeczy, jak Francja lat 90. zachłystywała się zakupami i konsumpcjonizmem. Posłuchajcie, bo myślę, że brzmi to dość znajomo, tylko my przerabialiśmy to nieco później. Centra handlowe rozbudowywały się i mnożyły. Nawet na wsi co kawałek było widać z autostrady betonowe klocki upstrzone szyldami. To były miejsca uprawiania konsumpcji niejako na surowo, bez żadnych upiększeń. Akt kupna odbywał się tu w prymitywnych warunkach, w gołych barakach pobudowanych na modłę sowiecką. A każdy oferował monstrualne ilości towarów tego samego gatunku, butów, ubrań, narzędzi i w nagrodę dla dzieci McDonald's. Obok hipermarket rozpościerał swoje 2000 m2 pełnych jedzenia i produktów odmienianych w każdym asortymencie przez 10 marek. Robienie zakupów wymagało więcej czasu i uwagi, zwłaszcza w przypadku tych, którzy mieli do wydania tylko najniższą krajową. Obfitość zachodniego bogactwa była na wyciągnięcie ręki. W rzędach półek wzrok nie obejmował wszystkiego. Nawet gdy spoglądało się na sklep z początku głównej alei, ale i tak rzadko podnoszono głowę. Było to królestwo szybkich i niezrównanych emocji, ciekawości, zaskoczenia, niezdecydowania, obrzydzenia, zawiści, błyskawicznych zmagań popędu z rozumem. W tygodniu centra handlowe stanowiły cel popołudniowych przechadzek, dawały okazję do wyjścia z domu parom na emeryturze, które powoli napełniały swoje wózki. W soboty napływały całe rodziny i od niechcenia napawały się bliskością przedmiotów pożądania. Kupowanie, w zależności od dnia, z przyjemnością lub w zdenerwowaniu, lekko lub z przygnębieniem, nabywanie wszystkich tych rzeczy, o których mówiono, że nie można się bez nich obejść, sprawiało, że życie stało się coraz bardziej ekscytujące. Gdy słuchaliśmy ostatniej piosenki Suszona o sentymentalnym tłumie, czuliśmy się tak, jakbyśmy przeskoczyli 100 lat w przód. Patrzyli na siebie oczami przyszłych ludzi i mieliśmy melancholijne wrażenie, że nie jesteśmy w stanie oprzeć się temu, co nas unosi. A przecież opieraliśmy się czasem przed kupnem nowego urządzenia. Jakoś mi tego dotąd nie brakowało, którego instrukcję obsługi trzeba by było przeczytać, przezwyciężając nudę, a potem nauczyć się nim posługiwać. Aż wreszcie godziliśmy się na ten wysiłek pod presją innych, wychwalających jego zalety. Zobaczysz, to odmienia życie. Taka była cena, jaką należało zapłacić za krok na drodze do wolności i szczęścia. Pierwsze użycie onieśmielało, potem napływały nieznane wrażenia, ale zaledwie zrodzone znikały i zapominało się o nich, wpadając w przyzwyczajenie. Niesamowite jest to, jakie to jest wszystko niedawne i jak Annie Ernaux przygląda się takiemu rozwojowi sytuacji. Pisze później, że rytm handlu coraz bardziej przyspieszał i narzucał swoje zabójcze tempo. Wkładanie do wózka towarów oznaczonych kodem kreskowym odbywało się z prędkością wspomaganą jeszcze przez przesuwającą się przy kasie taśmę i dyskretne piknięcie w mgnieniu oka maskujące koszt transakcji. Artykuły potrzebne na rozpoczęcie roku szkolnego pojawiały się na półkach jeszcze zanim dzieci wyjechały na wakacje, ozdoby na choinkę zaraz po wszystkich świętych, a kostiumy kąpielowe już w lutym. Czas dyktowany przez rzeczy wsysał nas i bezustannie zmuszał do życia z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Ludzie spieszyli w niedzielę na wyjątkowe otwarcie lub pędzili do sklepów czynnych do 11 wieczorem. Pierwszy dzień wyprzedaży stanowił wydarzenie relacjonowane przez media. Robić interesy, korzystać z promocji stało się bezdyskusyjną zasadą, absolutną koniecznością. Centrum handlowe z hipermarketem i galeriami pełnymi butików było głównym miejscem egzystencji, bezustannej kontemplacji przedmiotów, spokojnej przyjemności, nad której bezpieczeństwem czuwali muskularni ochroniarze. Dziadkowie prowadzili tam wnuczęta, żeby zobaczyły kozy i kury wyeksponowane w sztucznym świetle na bezwonnej ściółce. Następnego dnia na ich miejscu pojawiały się już specjały z Brytanii albo seryjnie produkowane naszyjniki i figurki określane mianem sztuki afrykańskiej. To wszystko, co pozostało z historii kolonialnej. Nastolatkom, zwłaszcza tym, które nie mogły liczyć na to, że w jakikolwiek inny sposób się wyróżnią,
osobistą wartość nadawały marki odzieżowe. L'Oréal, ponieważ jesteś tego warta. A my, surowe krytyczki społeczeństwa konsumpcyjnego, ulegałyśmy pokusie kupienia pary botków, które, jak kiedyś okulary przeciwsłoneczne, potem spódniczka mini czy spodnie dzwony, stwarzały przelotne złudzenie, że człowiek staje się dzięki nim nową istotą. Właśnie tego poczucia przedłużenia bytu, bardziej niż satysfakcji z posiadania, poszukiwali ludzie na półkach Zary czy H&M. A kupno rzeczy dostarczało im go natychmiast i bez wysiłku. I nie starzeliśmy się. Żadna z rzeczy dookoła nas nie trwała wystarczająco długo, żeby się zestarzeć. Były coraz szybciej zastępowane kolejnymi. Pamięć nie nadążała za tym, by kojarzyć je z chwilami istnienia. No i taka to jest właśnie książka. Wnikliwa, ostra jak brzytwa w tej ocenie życia społecznego i naszego jakiegoś zapętlenia i zachłyśnięcia się towarami, rzeczami, kupowaniem, ale też jest to opowieść o roli kobiety we Francji, o zmieniającym się statusie społecznym, o właśnie awansie społecznym, o przyczynach i o całym procesie laicyzacji Francji, o zmniejszającej się roli kościoła, która pozwoliła kobietom odzyskać prawa decydowania o swoim życiu, o swoim ciele, o swoim brzuchu wreszcie. Historia pokazująca jakąś taką płynność, no dla mnie absolutnie oczarowująca. Annie Arnault, Lata. Posłuchajcie w audiotece. No i na koniec, gdybym miała szukać polskiego odpowiednika, takiego spojrzenia z czułością, ale też z wnikliwością na to, co się u nas dzieje tu i teraz, no to odesłałabym Was do pisma. Nie wiem, czy znacie, czy prenumerujecie. Ja jakiś czas temu zamieniłam wersję papierową na właśnie słuchanie pisma w audiotece. Nie nadążałam z czytaniem, bo pismo jest treściwe. Natomiast jeśli ktoś mi je przeczyta, no jest mi łatwiej być na bieżąco. Pismo jest jakimś wyjątkiem na tej prasowej mapie Polski, no bo w ilu miesięcznikach znajdziemy poezję, w ilu miesięcznikach jest czas, żeby jakiś temat zgłębić, zamiast pozostać na takich clickbaitowych tematach i ślizganiu się po powierzchni. Dzięki takim wnikliwym, bardzo obszernym reportażom mogłam sobie wyrobić opinię na przykład na temat elektrowni Bełchatów, pandemii, zdrowia psychicznego. Pismo nie boi się takich tematów pełnych niuansów jak duchowość, ale też zmiany klimatu, tego jak one na nas wpływają, co nam robią, jak widać je z bliska. Bardzo dobre dziennikarstwo, naprawdę na najwyższym poziomie, które próbuje nas łączyć, a nie polaryzować. W najnowszym wrześniowym wydaniu pisma bardzo Wam polecam tekst Joanny Gutral i Zuzanny Kowalczyk pod tytułem Pułapki psycho-washingu. Oto fragment na zachętę. Jesteśmy dziś świadkami gotowania pop-psychologicznego grochu z kapustą na nieobecną wcześniej skalę. Dorzucić do tego gara może każdy. Nieważne, czy mowa o wykwalifikowanych ekspertach, czy o samozwańczych coachach i terapeutach po dwugodzinnym kursie. Światło pada na scenę. Rozbrzmiewa pompatyczna muzyka, rozlegają się brawa. Niektórzy wstają, wznoszą okrzyki. Na widok wchodzącej na scenę dziewczyny w różowej marynarce ktoś z niedowierzaniem zakrywa usta dłonią. Inny podskakuje, aby uchwycić telefonem najlepszy kadr. Za godzinę część widowni będzie płakać, podnosić do góry ręce w geście wdzięczności, stać w długiej kolejce po autograf i zdjęcie. To, wbrew pozorom, nie jest opis spotkania z gwiazdą popu. To wystąpienie moja prawdziwa dorosłość, kiedy dzieciństwo staje się zasobem. Pierwszy event okolic ciała.
czyli autorskiego projektu Marianny Gierszewskiej, oferującej kursy, warsztaty i indywidualne sesje, która dostarcza porad psychologicznych ponad 200 tysiącom osób śledzącym ją na Instagramie. No i zanim Was zostawię z tym moim subiektywnym przeglądem wartościowych, polecanych treści z audioteki, chciałam Wam powiedzieć, że jeśli zdarzy nam się wpaść w taki nastrój zadyszki, stresu związanego z tym, że nie mamy czasu czytać, nie mamy czasu nic robić dla siebie, bo przecież trzeba to i to i to, to chciałam Wam przypomnieć, że jest taka prosta, niepozorna książeczka pod tytułem Przędza autorstwa Natalii De Barbaro, która już raz ze swoją pierwszą taką super hitową książką Czuła przewodniczka dotarła naprawdę pod strzechy i też pokazała, jak bardzo nam kobietom trzeba przypominać o tej czułości i takiej łagodności dla siebie. No i Przędza jest dla mnie bardzo o tym, żebyśmy nie dały się zapętlić, zagonić takiemu przekonaniu, że musimy być wiecznie zajęte, wiecznie produktywne i zajmować i opiekować się wszystkimi, zostawiając swoje potrzeby na ostatnim miejscu. Więc to jest taka książka, po którą ja sięgam, żeby sobie przypomnieć o takich najbardziej podstawowych rzeczach, to znaczy o tym, że w tym zagonieniu, w zapętleniu ja się nigdy nie odnajdę i nie będę szczęśliwa, nie dam rady zrobić tych wszystkich to-dosów z mojej listy, jeśli nie zadbam o jakąś lekkość i w ten mój codzienny plan nie wplotę choć kilku chwil naprawdę dla siebie i na zatrzymanie. Więc niby banał, ale jakoś tak mam, że co jakiś czas ktoś musi o tym przypomnieć i Natalia De Barbaro faktycznie robi to w taki bardzo trafiający do wyobraźni sposób. Teraz żegnam się z Wami, przypominając, że w Audioteka Klub znajdziecie ponad 17 tysięcy audiobooków, nie tylko dla dorosłych, także dla dzieci. W tej mnogości propozycji znajdziecie też moją książkę jako audiobook Odpowiedzialna Moda oraz audioseriale, superprodukcje, no i podcasty. To są dobrze opowiedziane historie, dlatego z przyjemnością je Wam polecam. Do usłyszenia. Dzięki. Cześć.